Cześć, z tej Tomek. Zapraszam Cię do obejrzenia i do wysłuchania kolejnej analizy na moim kanale. Jest to analiza samego smart kontraktu projektu. Tym projektem jest Rapt X42. Także zobaczmy co ciekawego w samym smart kontrakcie tego projektu można wyczytać. Serdecznie zapraszam do obejrzenia i do wysłuchania tego odcinka. Na wstępie przypomnę tylko, że wszystkie analizy smart kontraktów, które do tej pory zaprezentowałem i które pewnie zaprezentuję w przyszłości na tym kanale, są dostępne na moim GitHubie. Także w dowolnym momencie można sobie na to spojrzeć. Można na te, takie podsumowanie właśnie mieć wgląd. Także również serdecznie zapraszam do tego. Jeśli chodzi o link, to oczywiście znajduje się on pod tym filmem w treści wiadomości. I to, co dzisiaj zrobimy, to będzie to taka wstępna analiza smart contractu. Zobaczymy, z czym, to, z czym to się wiąże, jak, jaki to ma wpływ na funkcjonalność ciekawa informacja była na stronie tego projektu, czyli X42 Protokol. Pod koniec marca wyszła informacja, że właśnie osoby odpowiedzialne za ten projekt przygotowują wersję Wrapped ERC-20 token, tzw. Tak WX-42. Oznacza to tyle, że token posiadający własny minet z bliżej tak naprawdę nieokreślonego powodu decyduje się mieć swoją wersję na blockchainie Ethereum. Który, jak dobrze wiemy, na ten moment jeszcze jest drogi w eksploatacji ze względu, ze względu na koszty gazu. Tu jest ciekawe zdanie, które mi się bardzo spodobało chodzi mi właśnie o to jedno konkretne I czyli według osób odpowiedzialnych za ten projekt, taka operacja czyli przygotowanie tokenu na blockchainie Ethereum czyli tego zwrapowanego X42. Powoduje od razu, że ten projekt jest kompatybilny z całym nurtem DeFi. Także no, myślę, że niezwykle odważne stwierdzenie. Natomiast posiłkując się tym, co tutaj już przygotowałem, oczywiście po lewej stronie masz możliwość wglądu na GitHuba, czyli to, co tam sobie podhaczałem według swojego przygotowanego wcześniej szablonu. Po prawej stronie Etherscan oczywiście ten sam adres tokenu. Widzimy tutaj Wrapped X42 Protocol, czyli token WX42. I co my tutaj takiego ciekawego możemy wyczytać? Przypomnę, że niezwykle istotne jest posiadanie przynajmniej podstawowej umiejętności spojrzenia i przeanalizowania kodu źródłowego smart kontraktu. Dzięki czemu jesteśmy w stanie uniknąć wielu potencjalnych problemów z późniejszą ewentualną sprzedażą takiego tokenu, czy uniknięciem tak zwanego rock czyli oszustwa powodującego na przykład niemożliwość sprzedaży nabytego tokenu, chociażby na Uniswapie. I przede wszystkim tak, to jest prawda, że kontrakt jest zweryfikowany na Etherscanie, oznacza to, że jego kod źródłowy, który tutaj jest udostępniony, a dokładnie jego bytecode odpowiada temu, co obecnie jest zdeployowane, jest uruchomione właśnie na blockchainie Ethereum. Czy jest ten kod tokenu kompatybilny? ze standardem rc 20 w tym przypadku oczywiście jest kompatybilny, implementuje on interfejs rc 20 z wymaganymi funkcjami i z dwoma wymaganymi eventami, zdarzeniami, które ten standard właśnie określa i do którego ten standard, standard obliguje w przypadku projektów, w przypadku kontraktów będącymi kontraktami tok tokenów na blockchainie Ethereum. Czy jest to kontakt typu proxy, nie jest to kontakt typu proxy, także oznacza to tyle, że nie ma możliwości podmiany tego, tego kontraktu, tego kodu kontraktu bez zmiany jego adresu. Czy ten kod pozwala na przeniesienie własności, czyli przekazanie komuś tzw. kluczy prywatnych, ten ten kontrakt tak, pozwala na to, implementuje on interface Ownable z Open Zeppelin, natomiast to przekazanie nie doszło do skutku, nie miało miejsca i na ten moment, na moment analizy smart kontraktu i na moment tworzenia, na moment tworzenia tego materiału, cały czas właścicielem kontraktu jest adres, który go zdeployował, czyli adres, który go uruchomił, wrzucił na blockchain Ethereum. Jest to adres typu external account, czyli jest to standardowy adres zarządzany kluczem prywatnym, nie jest to żadne DAO, nie jest to multisig, także również ze względów bezpieczeństwa nie wygląda to najlepiej. Kod tego kontraktu oczywiście implementuje funkcję mintingu, co tak, tak naprawdę nie jest dużym problemem, ponieważ w jakiś sposób te początkowe saldo tokenów trzeba wydobyć, natomiast tutaj ta funkcja jest publiczna i jest ona dostępna dla adresu posiadającą tak zwaną rolę mintera. Tam adres ten ta funkcja mint korzysta z dwóch flag, czyli only minter i can mint. I co ciekawe, tutaj funkcja mintingu w tym kontrakcie może być wyłączona, jednak na ten moment ona cały czas jest aktywna, ona cały czas pozwala na dodawanie nowych kontraktów i możemy sobie to przejrzeć właśnie tutaj w zakładce read contract. Następnie sprawdzamy zmienną minting finished i widzimy, że to jest jeszcze false, czyli to oznacza tyle, że właściciel czyli tutaj ten tak zwany owner może w każdej chwili dodawać nową ilość dowolną nową ilość tokenów, co oczywiście nie jest wskazane i co może bardzo łatwo powodować możliwość sterowania kursem tego tokenu. Oczywiście, kontrakt ten implementuje również funkcję burn, czyli możliwość spalania tokenów posiadanych przez dany adres. Ten kontrakt nie jest typu pausable, czyli nie można go tak naprawdę, właściwie nie może go w dowolnej chwili zatrzymać i tym samym uniemożliwić sprzedaż. Nie ma też tutaj jakiejś tam whitelisty, nie ma blacklisty, czyli nie ma adresów, które które mają jakieś szczególne przywileje w zakresie właśnie interakcji z tym kontraktem. Czy kontrakt jest wygenerowany? I tutaj ciekawa sytuacja, bo tak ten kontrakt został wygenerowany przez generator do kontraktów, konkretnie przez dzieło właśnie pana Wita Minakoli. Oznacza to tyle, że nikt tego kontraktu nie napisał od początku, jest to po prostu copy paste zapłacona jakaś tam mała część Ethereum za to, żeby kod tego kontraktu powstał i został zdeployowany, czyli został uruchomiony na blockchainie Ethereum. Także nikt tutaj żadnych innowacji, żadnego swojego własnego wkładu w ten kod kontraktu nie włożył. Osoba, którego zdeployowała po prostu wzięła gotowca, zapłaciła, wrzuciła na, na blockchain Ethereum i tak naprawdę to wszystko. Skąd pochodziły środki, jeśli chodzi o sfinansowanie Właśnie deployu tego kontraktu, bo obecnie to jest około 1000 dolarów, czyli tutaj były dwa przelewy. Pierwszy z nich to był z centralizowanej giełdy, konkretnie z Binance, a następnie również środki do tego kontraktu zostały przesłane z jakiegoś innego zewnętrznego konta. Tak samo jak wcześniej wspomniałem, jeśli chodzi o ownera, jest to adres tutaj wyszczególniony. Jest to zwykły adres, nie jest to tak jak wcześniej wspomniałem multisig, nie jest to żadne DAO, także tak naprawdę, jedna osoba. Odpowiada za wszystko to, co dzieje się z tym kontraktem, czyli za to, czy mintuje, czy nie mintuje, czy kończy mintowanie, czy nie kończy mintowanie. Tak naprawdę oznacza tyle, że jest to całkowicie scentralizowane zarządzanie tym kontraktem, co w myśl, przynajmniej według mojej opinii, trochę kłóci się z ideą decentralizacji, jaką tutaj chwalą się kryptowaluty i projekty blockchain. Z ciekawych, dalszych kwestii, oczywiście ta. Te klucze nie zostały spalone, czyli nie zostały przekazane na tak zwany adres 0X, dlatego cały czas ten deployer, ten owner, bo to jest tak naprawdę w tym przypadku jedna i ta sama rola, jeden i ten sam adres może zarządzać tym kontraktem. Jeśli chodzi o płynność, to tutaj jest taka sytuacja, że oczywiście kontrakt, ten token tak naprawdę jest dostępny na Uniswapie. Jest tam no, mała część tokenów, niecałe 2% całkowitej ilości o wartości 4000 dolarów, czyli ta płynność jest, jest niezwykle mała, jeśli chodzi o Uniswapa, i tak naprawdę każdy zakup tego tokenu przez Uniswapa ma duży wpływ na jego kurs myślę, że można to oczywiście uznać za spory minus no, powiedzmy sobie szczerze, Płynność 5000 dolarów, także kupując chociażby tutaj za 500 dolarów, już mocno wpływamy na, na kurs tego tokenu, przynajmniej na Uniswapie. Tutaj jeszcze warto zauważyć to, że większość tych tokenów jest na adresie, który jest wyszczególniony w zakładce Holders jako pierwszy i ten adres otrzymał te tokeny w momencie, kiedy ten kontrakt został zdeployowany, czyli został wrzucony na. Blockchain Ethereum. Także myślę, że ten adres jest mocno związany z osobami po prostu odpowiedzialnymi za ten kontrakt i ze względów bezpieczeństwa, ze względów zarządzania czy ze względów potencjalnego rakpula nie jest to w żaden sposób bezpieczne. Nawet ta płynność, która jest tak niewielka na samym Uniswapie, nie została w żaden sposób zablokowana. Oznacza to tyle, że w dowolnej chwili. Tutaj osoby odpowiedzialne za ten projekt, które dodały tą płynność do Uniswapa, mogą ją wycofać i w ten sposób, tak naprawdę, zablokować w obrębie Uniswapa handel tym tokenem. I tak naprawdę to wszystko, jeśli chodzi o takie omówienie tego tokenu, krótko podsumowując, według mojej opinii posiadanie tego tokenu jest, jest ryzykowne. Ze względu na scentralizowane zarządzanie, ze względu na token, raczej kontrakt tokenu pochodzący z generatora i ze względu na małą płynność na Uniswapie. Także sugeruję każdemu zastanowić się, jeśli bierze pod uwagę jakieś głębsze zainteresowanie się tym projektem. I na ten moment to już wszystko. Serdecznie zapraszam do sekcji komentarzy, jeśli coś tutaj nie zostało przeze mnie dokładnie wyjaśnione. To wszystko, żegnam Was, cześć.